od tego, co robiłem wcześniej. I pewnie się skończę na tym, co będę robił później. A wcześniej byłem operatorem. Trochę pracowałem w filmie, trochę w telewizji. Trwało to chyba ponad 10 lat. Potem chyba w sposób naturalny światło. To takie telewizyjne, koncertowe. Teraz jeszcze robię scenografię. A co dalej? Nie wiem. Inspiracją jest każdy nowy projekt i staram się nie stracić do niego serca. Chociaż są też takie projekty, które się robi bez serca. Autorytetów jest bardzo dużo, ale chyba staram się naśladować cechy ludzi, których cenię i sobie wybieram dowolnie. Żeby być człowiekiem prawym. W ciszy, spokoju i bez kontaktu ze światem zewnętrznym. Męczą mnie ludzie na planie w dresach. Najbardziej obawiam się nieposkromionej głupoty. To okazja do wymiany doświadczeń i poznania nowych trendów. Celów jest dużo, trudno powiedzieć, co będzie następnym celem. Chyba to zostawię dla siebie.